Masz 30 lat i czasem czujesz, że życie przecieka ci przez palce, że jesteś gorszy od innych, że już powinieneś osiągać więcej, może czujesz się po prostu jako nieudacznik. Jeśli tak, ten film jest właśnie dla ciebie. Zaczynajmy więc. Być może masz te 30 kilka lat, pracujesz na etacie, nie masz jeszcze rodziny, albo może masz rodzinę, ale nie masz dla niej czasu, no bo musisz cały czas ciężko pracować, żeby opłacić rachunki. Lubisz sobie czasem obejrzeć jakiś serial w telewizji, pojechać na weekend na przykład do znajomych na grilla, czy do rodziców, zjeść sobie raz na miesiąc sushi w restauracji, kupić sobie nowy podkoszulek, może przeczytać jakąś dobrą książkę, posiedzieć w domu i pograć ze znajomymi w karty. No ale z drugiej strony czujesz właśnie, że życie przecieka ci przez palce. Czujesz tak zwane FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli strach przed tym właśnie, że wszyscy dookoła ciebie się bawią, że omijają ci jakieś ważne momenty, że omija cię niesamowita jakaś przygoda, bo obserwujesz na internecie ludzi, którzy zarabiają miliony w wieku 18 lat. Mają idealne sześciopaki, dziewczyny mają idealne piersi, idealne sylwetki. Idealnie symetryczne twarze, bez absolutnie żadnej skazy, bez żadnego pieprzyka, bez żadnego pryszczyka. Obserwujesz ludzi, którzy cały czas są na wakacjach, którzy bujają się w super samochodach, w Bentleyach, Rolls Royce'ach, w Ferrari, albo chociaż w jakimś M5 BMW. Podróżują w najdalsze zakątki świata i robią to co 2 tygodnie, przeżywając tam niesamowite przygody. Poznając ludzi, obserwujesz ich odwagę, obserwujesz ich zaradność. Obserwujesz to, że mają wspaniałą drużynę przyjaciół dookoła siebie, że mają zgraną paczkę jak z serialu Friends czy How I Met Your Mother, że chciałbyś mieć dookoła też takich przyjaciół. I czujesz wtedy, że jesteś nieudacznikiem, że tak naprawdę twoje życie jest nudne, jest nieciekawe, nic się w nim nie dzieje. Jeśli tak jest, to być może żyjesz w iluzji. Żyjesz w iluzji, którą wykreowało dzisiejsze społeczeństwo. Bo to nie ludzie z internetu, to nie celebryci, to nie instagramerzy, to nie influencerzy, to nie media, ani nie politycy wykreowali tą iluzję. To zwykli ludzie właśnie tacy jak ty, którzy napędzają tą całą machinę, którzy to oglądają, klikają w reklamy, albo chociaż oglądają te reklamy, kupują sponsorowane produkty, to ci ludzie właśnie napędzają całą tą iluzję. Iluzję świata, który dzisiaj dla wielu osób jest nie tyle niedostępny, co jest nierealistyczny. Świat, który widzisz w internecie, jest światem, który nie istnieje. Czy w rzeczywistości ci wszyscy właśnie ludzie, którzy tworzą, popularne jest zwłaszcza wśród młodych ludzi, pokazywanie takiej przyjaźni, takich zgranych paczek ludzi, którzy tam mieszkają razem w domu, podróżują sobie, robią różne rzeczy. Wielka przyjaźń, taka ekipa na przykład, Freeza, piosenka, pamiętam, taka fajna, nawet piosenkę zrobili kiedyś, Sezon, która ma 23 miliony wyświetleń. Bardzo dobrze zrobiona na światowym poziomie, gdzie tekst jest nieważne z kim będę, nieważne z kim jadę, nie mamy żadnych barier, póki jesteśmy wszyscy razem. I to był ostatni film, który nagrali, bo cała ich później paczka, gdzie wszyscy jesteśmy razem, się całkowicie rozpadła, skłócili się o pieniądze z tego, co słyszałem, i rozpadła się ta wielka przyjaźń, więc wszystko to, co oglądają ci młodzi ludzie, bo to mówię, ty może masz 30 parę lat, ale ludzie, co mają kilkanaście lat, są jeszcze bardziej na to narażeni. Oni mają jeszcze mniej filtrów, mniej doświadczenia życiowego, mniej mają kontaktu z rzeczywistością, a więcej kontaktu z internetem. Dla nich to tam jest życie prawdziwe, nie? I to taka przyjaźń wielka, która się rozpada po prostu zaraz, jak się pojawi pierwszy pieniądz. Więc albo drugi, albo trzeci, nie? Albo większy pieniądz. Więc to taka przyjaźń jest w internecie, którą można zobaczyć wśród ludzi, którzy później robią wielkie dramy, wielkie hejty pomiędzy sobą. Miłość? No miłość w internecie pewnie czasem jest prawdziwa, ale bardzo często i to już nie jest żadna tajemnica. Są to związki, które są robione tylko po to, żeby zdobyć i wymienić się instagramowymi followersami. Mnóstwo influencerów teraz udaje pewien związek po to właśnie, żeby nabić sobie wyświetleń, nabić po prostu ciekawości, połączyć znany gość ze znaną babeczką, łączą się razem niby w parę, tak naprawdę nigdy razem nie byli, łączą się niby w parę, pokazują się razem po to, żeby po prostu, no jeden ma milion, tu ma milion, wymienią się, będą mieć po 1,5 miliona tych obserwujących.
bogactwo, które widzisz w internecie? To ja pamiętam już 20 ponad lat temu widziałem, kiedy jeszcze sam nawet nie rozumiałem tego całego procesu, tego co się dzieje ze społeczeństwem, to już widziałem, że żeby właśnie zabłysnąć w internecie, w Rosji na przykład, można sobie wynająć, posiedzieć sobie w prywatnym odrzutowcu, który nawet nie stoi na lotnisku. Stoi na jakimś starym po prostu parkingu, ten odrzutowiec, stary już nie latający, ale w środku ładnie urządzony i można sobie tam strzelić fotki niby, że latasz private. No właśnie po to, żeby pokazać bogactwo. Przykłady różnych, wiesz, influencerek na przykład, takich słynnych, jakiś Natalii czy Karolin, które ostatnio tam były w internecie właśnie sławne z tego, że tym bogactwem strasznie emanują, a później się okaże, że to nie takie bogactwo, jakie widać. Słuchaj, bardzo często widzimy to samo bogactwo wśród różnych ludzi, którzy chcą ci coś sprzedać, namówić cię na jakiś biznes, na jakiś MLM i tak dalej. Samochód kupiony w kredycie, wzięty w leasingu, wakacje wzięte na kredyt, ale no... Zastaw się, a postaw się. Trzeba pokazać, że są miliony, żebyś ty też mógł dołączyć do pewnej struktury. Więc to niestety, to bogactwo w internecie w większości przypadków to jest po prostu wydmuszka. Wakacje. No, widzisz 30 zdjęć na czyimś profilu. Myślisz sobie, ta osoba cały czas no, żyje po prostu w jakichś rajskich miejscach. No i jak to jestem ja na przykład, to faktycznie, no bo to jest mój dom, tu ja mieszkam. Ale większość ludzi, którzy właśnie influencerów i tak dalej pokazują, to pokazują ci 30 zdjęć gdzieś wybranych losowo, zbieranych może przez kolejnych 10 lat. Pokazywanie z tego samego miejsca zdjęć na przykład co pół roku, niby że ta osoba co pół roku bywa na Bali, a tak naprawdę była tam raz 10 lat temu i po prostu narobiła dużo fotek. Wygląd, idealny wygląd, który widzisz w internecie, który jest efektem Photoshopa, AI teraz, już jesteś w stanie wszystko zrobić. Nikt tak nie wygląda w rzeczywistości jak ci ludzie na Instagramie. Już nieraz jakbyś zobaczył gdzieś na żywo modelkę czy jakichś innych ludzi, to później... A na Instagramie no, super perfekt, nie? Kolejna rzecz, to jest super biznes. Ludzie mówią, super biznes, zarobią takie pieniądze. W większości to są ludzie, którzy zapraszają do różnych piramid finansowych, jakichś skamów. Mają właśnie wszystko wzięte na kredyt, żebyś ty polecał i zobaczył, że oni się wzbogacili, no to ty też masz iluzję tego, że się wzbogacisz. A później ty będziesz tym następnym, któremu powiedzą po 5 miesiącach działania, słuchaj, wiesz co, ja powiem ci, jak to się robi naprawdę. Się robi naprawdę tak, że właśnie bierzesz auto w kredyt, pokazujesz się, jedziesz 2 razy w roku na jakieś drogie wakacje, które też bierzesz na kredyt, spokojnie spłacisz to, jak znajdziesz kolejnych 100, którzy będą polecać te produkty i będziesz mieć z nich prowizję, to też sobie kiedyś może na te wakacje zasłużysz, nie na kredyt. Uwielbienie, prawda? Uwielbienie. Widzisz, że ludzie mają fanów, tam dziesiątki tysięcy, ale są tacy fani, którzy przy pierwszym twoim błędzie czy potknięciu staną się twoimi największymi hejterami. No tak to wygląda w internecie. To żadni przyjaciele. To żadna wartość jest czegoś takiego. Interesujące życie? No dla nich, słuchaj, ja nieraz widziałem, miałem szansę poznać takich właśnie influencerów, ludzi, którzy tworzą i słuchaj, oni... Dla mnie to było wręcz niezrozumiałe. Nie potrafiłem tego skumać. Co to jest za styl życia? Ktoś przyjeżdża do Tajlandii na tydzień, na wakacje, stara się zobaczyć, ha! Nie stara się zobaczyć, stara sobie zrobić fotkę, czy nagrać shortsa, czy reela, czy jakąś inną rolkę, nagrać po prostu w jakimś miejscu i cyk, jedziemy do następnego. Nawet nie zatrzyma się tam na refleksję na 10 minut, żeby posiedzieć na tej plaży, tylko cyk, robimy fotkę. Teraz robimy fotkę tutaj, teraz w tej atrakcji, teraz w tej restauracji. Nawet nie zje tego jedzenia, tylko już jedzie dalej, bo on chce nagromadzić fotek, bo przyjechał tu na tydzień. On potrzebuje mieć później kontentu na kolejne 3 miesiące. To jest to ciekawe życie, które oglądasz w internecie. To jest człowiek, który goni po prostu, wiesz, udaje, że na przykład pojeździł na jet ski, ale on wsiadł na jet ski, wynajął je na pół godziny, ale on nie ma czasu pojeździć. On pojeździł 2 minuty, napstrykał mu ktoś fotek, na przykład ja takiej osobie raz pstrykałem fotki, napstrykał mu ktoś fotek i cyk, jedzie w następne miejsce. To jest dla mnie po prostu komiczne, nie? Komiczne, że właśnie budowanie tych profili tak wygląda, że ludzie, ja jeszcze bym zrozumiał, jakby ludzie pokazywali fajne jakieś, wiesz, ciekawe, interesujące rzeczy i się tym chwalili, sam czasem wrzucę jakieś zdjęcia. Ale ja siedzę cały dzień i pstyknę może 10 fotek na przykład przez cały dzień. Z tego 8 pójdzie do mojego rodzinnego albumu, a może 2-3 wrzucę na internet. Albo 5. A... Tamci ludzie naprawdę po prostu tworzą sobie content, żeby później mieć na kolejne 3 miesiące do przodu. To jest to interesujące życie, które ty obserwujesz. I teraz popatrz się, dlaczego tak się dzieje. Dzieje się tak, ponieważ my, a ty na pewno jako inteligentny człowiek, masz dużo większe
dużo bardziej obiektywne podejście do rzeczywistości. Jeśli dalej jesteś na to narażony, to pomyśl teraz o całych masach ludzkich, o tych całych tłumach ludzi, o tych milionach większości społeczeństwa w Polsce, którzy wiedzą, że od polityków dostają 500+, a nie ze swojej własnej kieszeni czy kieszeni innych Polaków, nie? Którzy wierzą w to, co im media zaproponują, wierzą w to, co się mówi w telewizji i tak dalej, którzy nie mają żadnej zdolności krytycznego myślenia. Oni są tak podatni na te wpływy i stąd wynika ten cały biznes influencersko, wiesz, internetowy. Stąd ten internet cały, który emanuje po prostu rzeczami, które albo nie istnieją, albo są sfejkowane, albo są przerysowane, straszliwie przerysowane. Ta prawda, którą ty oglądasz i która wpływa na twoją psychikę, przez którą czujesz się źle, bo dowodzą tego dziesiątki, setki, tysiące badań naukowych. Jak bardzo... Właśnie portale typu Instagram, TikTok, Face też tak samo, nie? YouTube i tak dalej, różne media społecznościowe, jak bardzo negatywnie one w ostatnich latach, albo przez ostatnie 20 lat, bo to się rozwijało wtedy, jak bardzo wpłynęły negatywnie właśnie na ludzi, na ludzką samoocenę, na podejście ludzi do życia, na zadowolenie z życia. Ta zniekształcona prawda sprawiła, że ludziom zmieniły się wartości. Zmieniły się wartości. To nie treść. To nie twoja osobowość, to nie twój charakter, to nie te wartości, które sobą reprezentujesz, świadczą już o twojej wartości, tylko ile masz lajków na Instagramie, czy masz odpowiednio wypiętą pupę, jeśli jesteś dziewczyną, czy masz sześciopak, jak jesteś mężczyzną i czy masz oczywiście bogactwo, muszą być Rolexy, muszą być... To zapoczątkowali chyba jeszcze wcześniej nawet, zanim internet to podchwycił, to raperzy amerykańscy, ci, o których mówić nie wolno w internecie i nie wolno ich nazywać... No po imieniu. To oni zapoczątkowali. Kto zaczął się złotymi kajdanami obwieszać? Kto zaczął robić piosenki? Gucci, 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 Armani, I'm sitting in my Lambo. To oni zaczęli. Tych tekstów nie było, wydaje mi się. Ja nie pamiętam, żeby w piosenkach rockowych z lat 80., popowych, albo nawet w techno, żeby ktoś śpiewał cały czas Armani, Gucci, Versace, Prada, Ferrari i tak dalej. I tego typu, żeby były piosenki, które się składają z wymieniania z jakichś super drogich marek. To oni to zaczęli, później internet podchwycił, że twoją wartością jest, jak masz podkoszulek za 2000, nie? Jak masz jakieś, wiesz... no dobra, już nie będę tego disować. Natomiast popatrz się, to jest zmiana pewnych wartości. Wartości tego, co faktycznie się liczy w życiu wśród ludzi, na taką najbardziej płytką konsumpcję, nie? Zniekształcona jest rzeczywistość, bo tak jak powiedziałem, nikt tak nie wygląda w rzeczywistości. Nikt nie siedzi na wakacjach co tydzień. Zanudziłbyś się, chłopie, na śmierć. Ja mieszkam w tropikach, wiesz, jak często jestem na plażach u mnie na wyspie? Wiesz, jak często jestem na plażach u mnie na wyspie? Raz na pół roku. Jak znajomi przyjadą i chcą, żebym ich zabrał. Nie chodzę tu na plażę. Mieszkam na wyspie i nie chodzę na plażę. Wolę sobie posiedzieć tu w basenie w domu. Nie chce mi się jechać na plażę. Mam plażę kilometr od domu. Nie chce mi się tam chodzić. Co ja będę siedział na piasku i tak dalej? Wygodniej mam tutaj w domu. Pływam sobie na motorówkę, na piękne wyspy różne i tak dalej. To lubię, to robię co tydzień. Ale nie siedzę cały dzień na plaży z laptopem, z drinkiem, z palemką i tak jak na zdjęciach ludzie pokazują, o, to jest praca, poniedziałeczek i tak dalej w tropikach. Ja tego nie robię, mam normalny gabinet. Nie pracuję, bo jest gorąco na zewnątrz. Wolę sobie posiedzieć w gabinecie w klimatyzacji. Więc nikt tak nie funkcjonuje, nawet ci influencerzy tak nie funkcjonują, nie? Nikt nie... To, co widzisz w internecie, co ci często nawet ludzie pokazują, jakieś wyciągi z konta i tak dalej, to ludzie nie rozumieją tego, że przychody to jest co innego niż dochody. Że to, że widzisz na przykład kogoś, kto jedzie nową BM-ką za 500 tysięcy po mieście, to nie znaczy, że to jest jego BM-ka, bo może być wynajęta, może być wzięta, wiesz, w leasing na firmę i on se płaci tam jakieś raty, no wieczorem, kurczę, nie ma co jeść, ale spłaca te raty, żeby się pokazywać w tej BM-ce i jechać sobie przez Warszawkę, wiesz, i podjechać pod klub i wyrwać jakieś tam panienki, które z kolei na to lecą. Więc tak rzeczywistość nie wygląda. Co możesz zobaczyć przede wszystkim? Popatrz się. Co możesz z tym zrobić? Przede wszystkim możesz zapisać się na darmową konferencję, którą poprowadzę w najbliższą niedzielę o godzinie 10. Będę was uczyć właśnie, w jaki sposób budować zdrową pewność siebie. Jak budować zdrową samoocenę opartą o twoje wartości, o to, jakim jesteś człowiekiem, a nie to, jakie masz logo na swoim podkoszulku i jak drogi masz zegarek. I chcę nauczyć was przede wszystkim właśnie, w jaki sposób zbudować tą pewność siebie, która jest bardzo silna, która niezależnie od tego, czy odnosisz same sukcesy, czy ponosisz same porażki, będzie z tobą przez całe twoje życie i będzie ci pomagać. Więc zapisz się od razu, wejdź na stronę wyzwanie90dni.pl/webinar.
Zarejestruj sobie swój e-mail, swoje imię. Oprócz tego ustaw sobie przypomnienie w telefonie, na przykład na 9:30 w niedzielę, żeby nie zapomnieć. Zrób to teraz. Nie odkładaj na później. Bo mam dla ciebie jeszcze jedną wiadomość. Czy chciałbyś zarabiać więcej pieniędzy? Chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje, być człowiekiem, który ma lepsze umiejętności, za które pracodawca albo klienci chcą płacić ci więcej pieniędzy? Czy chciałbyś być człowiekiem, który jest bardziej spełniony w tym, co robi? Który czuje się lepiej po prostu, bo ma pewne zdolności, pewną określoną wiedzę, określone umiejętności, które są warte bardzo duże pieniądze? Jeśli tak jest, to mam dla ciebie genialne dwa rozwiązania. Dwa rozwiązania. A jest to umiejętność po pierwsze sprzedaży i umiejętność przemawiania publicznego. Te dwie umiejętności są jednymi z najlepiej opłacanych umiejętności nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Osoby, które są handlowcami, to są ludzie, którzy nie mają tego szklanego sufitu. Nie mają określonej pensji na zasadzie, to jest twoje stanowisko, tyle zarabiasz. To są ludzie, którzy bardzo często działają prowizyjnie. A jeśli działasz prowizyjnie i jesteś dobry w tym, co robisz, to możesz zarabiać gigantyczne pieniądze. Osoby tak samo, które potrafią przemawiać publicznie, potrafią prowadzić szkolenia, potrafią dzielić się z innymi pewnymi ideami, są to ludzie, którzy tak samo zarabiają przepiękne pieniądze. I teraz ty możesz stać się również taką osobą. Niezależnie od tego, jaka dotychczas była twoja historia, co robiłeś, jakie masz wykształcenie, jakie masz doświadczenie zawodowe, to możesz teraz zacząć robić te rzeczy albo uczynić je częścią tego, co już robisz. Bo jeśli na przykład prowadzisz swój własny biznes, to ulepszenie zdolności sprzedaży, prezentowania ludziom twoich produktów czy usług będzie rzeczą, która podniesie twój biznes na zupełnie nowy poziom. I popatrz się teraz. My stworzyliśmy dwa genialne kursy. Dwa genialne kursy. Pierwszy z nich to właśnie Mistrz Sprzedaży, czyli kurs stworzony przez Jana Gajosa, człowieka, który sprzedał produktów za kilkadziesiąt milionów. Sam dzięki temu stał się milionerem, prowadził zespoły sprzedażowe, szkolił handlowców, szkolił ludzi, którzy później stawali się milionerami dzięki tej umiejętności i może się podzielić z tobą całą tą wiedzą i doświadczeniem. Co więcej, nie tylko podzieli się z tobą wiedzą i doświadczeniem, ale również da ci konkretne narzędzia, konkretne ćwiczenia, zadania, jak tą wiedzę wprowadzić w praktykę, czyli jak zacząć zarabiać jak najszybciej pieniądze dzięki umiejętności sprzedaży. To jest przepiękne szkolenie składające się z konkretnych modułów. Możesz je zobaczyć na stronie naszej poniżej. Wejdź sobie zresztą na stronę, jeśli oglądasz ten film gdzie indziej, wyzwanie90dni.pl, łamane przez wiosna. I tam możesz zobaczyć dokładny opis tego szkolenia, tych wszystkich umiejętności, których się właśnie nauczysz i które bezpośrednio przełożą się na twoje życie zawodowe. Bo to inwestycja w ciebie, to jest najlepsza inwestycja. Bo będzie dla ciebie procentować przez całe twoje życie. A drugi kurs, który przygotowaliśmy, czyli właśnie kurs Uniwersytet Wystąpień i Przemawiania, jest to szkolenie z kolei stworzone przeze mnie. Szkolenie, które jest efektem mojego ponad 20-letniego doświadczenia właśnie w prowadzeniu szkoleń, w przemawianiu do ludzi. Zarówno w kontekstach kilkuosobowych, jak i największych szkoleń w Polsce. W roku 2023 zorganizowaliśmy w Tauron Arena w Krakowie największe szkolenie w Polsce. Właśnie wraz z Janem Gajosem na 3000 osób. Więc jeśli chcesz się nauczyć, jak przemawiać do ludzi, tak, żeby chcieli cię słuchać, tak, żeby chcieli ci płacić za to pieniądze, to masz tutaj pełny, kompletny kurs, który przygotowałem ja razem właśnie z Janem Gajosem. On dorobił do tego dodatkowe moduły dotyczące właśnie przemawiania publicznego i możesz stać się osobą, która zarabia dzięki temu bardzo duże pieniądze. Niezależnie od tego, czy będziesz szkoleniowcem, czy będziesz pracować w jakiejś firmie, czy będziesz pracować w firmach, czy masz swój własny biznes i potrzebujesz na przykład przemawiać do swoich klientów, czy do swoich pracowników, przeszkolić swoich pracowników, tak żeby chcieli cię słuchać, żeby robili to, jak ty wyznaczyłeś im zadania, no to tu są zdolności właśnie dla ciebie. I popatrz się, teraz obydwa te szkolenia, tylko przez tych kilka najbliższych dni, masz możliwość zdobyć od nas za ułamek normalnej ceny. I to jest piękna sprawa. To jest piękna sprawa, bo dajemy ci teraz możliwość, chcemy ci pomóc. Chcemy, żebyś mógł, niezależnie od swoich zdolności obecnie finansowych, mógł jak najszybciej wystartować z nową jakością życia. Mój jak najszybciej zdobyć umiejętności, które później będą ci procentować przez całe twoje życie.
Dlatego obniżyliśmy wielokrotnie cenę, możesz zobaczyć na stronie, ale dla bardzo ograniczonej liczby osób i tylko przez kilka najbliższych dni do niedzieli jest ta szansa albo do wyprzedania się tych kursów. Także skorzystaj jak najszybciej, bo nie ma co czekać. Twoje życie jest zbyt krótkie, żeby pozwolić sobie chociaż na jeden dzień niewykorzystywania w pełni twoich możliwości. Więc skorzystaj, ponieważ dzięki temu twoje życie stanie się lepsze. A my lecimy dalej. Popatrz się, co można z tym zrobić? Co można z tym zrobić, jeśli tak się czujesz, jeśli ciągle czujesz się gorszy od innych, bo zostałeś zmanipulowany, zostałeś wyprany, twój mózg został wyprany przez internet, przez społeczeństwo? To co masz z tym zrobić? Przede wszystkim zrozumieć to, co rozumieją ludzie, kiedy dorastają. Kiedy dorastają, nawet ci influencerzy w pewnym momencie dorastają, nie wszyscy, ale większość z nich, i zaczynają dostrzegać, że w życiu liczą się inne wartości. Że to, że mieli wielu fanów, którzy tylko przy jakiejś pierwszej ich wadzie, czy pierwszym potknięciu stali się ich największymi hejterami, to nie miało żadnego znaczenia. Że to, że kupili sobie podkoszulek jakiś oryginalny, to wcale nie znaczyło, że oni są bardziej wartościowi. Zaczynają ludzie zmieniać wtedy, wiesz, priorytety, zaczynają liczyć się inne rzeczy, zaczyna liczyć się prawdziwa przyjaźń, prawdziwa miłość, posiadanie rodziny, dzieci, zaczynają liczyć się doświadczenia, prawdziwe doświadczenia, nie doświadczenia na zasadzie zrobienia najlepszej fotki i uzyskania 10 tysięcy lajków na Instagramie, tylko doświadczenia w postaci tego, że byłeś przy narodzinach swojego dziecka, że byłeś na pierwszych urodzinach, że twój synek przyniósł ci prezent, że przyszedł do ciebie i przytulił cię i powiedział ci: kocham cię, tato. Takie rzeczy zaczynają się liczyć, kiedy dorastasz. Wtedy zaczynasz dostrzegać, na czym tak naprawdę polega życie. I że te same rzeczy mogli doceniać i dostrzegać i przeżywać ludzie 1000 lat temu, 10 tysięcy lat temu. Że to właśnie rodzina, to prawdziwe życie, to bycie wśród natury, to bycie wśród szczęśliwych ludzi przede wszystkim, wśród uśmiechniętych ludzi. To jest cenne. A nie ta cała iluzja, która jest w internecie. Co możesz zrobić też? Możesz wyjść na ulicę. Wyjdź na ulicę i znajdź mi tam jedną dziewczynę, która tak wygląda jak na Instagramie. Jedną. Wyciągnę 1000 złotych od razu i dam ci, wyślę ci 1000 złotych na konto. Jedną. Żadna tak nie wygląda. Widziałem już nieraz te modelki instagramowe na żywo. To nie to samo. Absolutnie daleko, daleko od tego. Zobaczysz tam te BMW wzięte, Mercedesy, Ferrari wzięte na kredyt, w leasingi, na firmę. Zobaczysz tam, że nawet człowiek, który nie wziął tego BMW na kredyt, który zarobił sobie na nie faktycznie, to poświęcił bardzo dużo czasu, był gotów na wiele wyrzeczeń i włożył w to ogromną pracę, której ty nie dostrzegasz, której nie pokazują ci na Instagramie. Której nie pokazuje ci, jak widzisz ulicą, że jedzie drogi samochód, albo że ktoś ma fajny dom, albo że faktycznie ktoś osiągnął sukces, to tam nie widzisz tych wszystkich lat pracy, które on w to włożył, lat wyrzeczeń. Że jeśli ty chcesz to samo osiągnąć, to też musisz być skłonny do tych wyrzeczeń. Musisz wyrobić w sobie umiejętność doceniania, cieszenia się tym, co masz dzisiaj. To jest jedyny klucz do szczęścia i spełnienia. Jeśli nie umiesz być teraz szczęśliwy, jeśli nie potrafisz być szczęśliwy z tym, co masz, to nigdy nie będziesz szczęśliwy, to żadne pieniądze nie kupią ci tego szczęścia. Musisz ustalać sobie realistyczne cele, takie, które są twoje. Okej, chcesz mieć tak jak ja dom wart 12 milionów? Nie ma problemu. Ja to zrobiłem, ty też pewnie możesz to zrobić. Jeśli jesteś skłonny włożyć w to ileś lat swojego życia, ogromną ilość pracy, to możesz mieć takie życie. Nie ma problemu. Ale żeby to było twoje prawdziwe marzenie, a nie chęć zaimponowania innym ludziom, leczenia swoich kompleksów. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby mieć duży dom w tropikach. To było moje marzenie od zawsze. I całe swoje życie zaplanowałem w ten sposób, żeby te marzenia swoje spełnić. Ale to było moje marzenie. Ja nie mam chęci nikomu nic udowadniania. Więc jasne, że tak. Stawiaj sobie realistyczne, ale to niech będą twoje cele, nie innych ludzi. Nie chęć zaimponowania innym, wyleczenia kompleksów. Te rzeczy robi się w inny sposób. Te rzeczy leczy się w inny sposób. Często ludzie pytają mnie na przykład: Krzysiek, czemu ty nie masz Ferrari? Czemu masz tyle pieniędzy, a masz taki kiepski samochód? Bo ja mam Nissana, którego kupiłem za 200 tysięcy. To jest dla nich kiepski samochód. To jest dla nich kiepski samochód. Dla mnie to jest najlepsze auto, jakie mogę sobie wymarzyć w życiu. Nie mam ochoty go nigdy zmieniać. I bardzo mnie wkurza, że już tego auta nie produkują w Tajlandii. Bo kupiłbym po prostu kolejny model, wymieniłbym już nasze auto, ma 8 lat, wymieniłbym na dokładnie takie samo. I choćbym miał 10 razy tyle pieniędzy, to dalej jeździłbym tym Nissanem.
Jest super wygodny, piękny, wspaniały samochód. Tylko dla niektórych, jak nie ma Rolls Royce'a, to nie ma nic. Ale ja spełniam swoje marzenia. Ja nie spełniam marzenia ludzi, co mi komentują w komentarze, piszą pod YouTube, na YouTubie. Nie spełniam marzeń, nie wiem, kumpli jakichś, dla których liczą się inne trochę rzeczy. Tylko spełniam swoje marzenia. Kolejna rzecz, to jest to, żebyś lubił, kochał swoją pracę. Nie musisz być geniuszem, nie musisz być miliarderem, nie musisz być Elonem Muskiem, nie musisz wynajdować, nie wiem, leku na raka. Po prostu, żebyś lubił swoją pracę, lubił to, co robisz. Będziesz wtedy tym dobry, pieniądze oczywiście pójdą za tym, ale żebyś lubił to, co robisz, bo spędzasz tam 1/3 swojego życia. Na 24 godziny dziennie, po odjęciu 8 godzin na sen, zostaje ci 16 godzin. Idziesz do pracy 8-10 godzin. To nawet jest więcej niż połowa twojego czasu poza spaniem. Więc znajdź coś takiego, co lubisz robić, żeby ci dawało satysfakcję. Żebyś był szczęśliwy, żebyś mógł się tam wyżyć i wcale nie musisz tam zarabiać milionów. Możesz dojść do milionów, jak najbardziej. Ale może zajmie ci to 5, 10, 15 czy 20 lat, tak jak mi. Ale rób to z uśmiechem, żeby cały proces, żeby te 5, 10, 15 czy 20 lat było dla ciebie szczęśliwym czasem. Żeby to było coś, co daje ci już spełnienie, że nie musisz na to czekać, że może kiedy będziesz szczęśliwy. Nie uzależniaj swojego szczęścia od swoich sukcesów. Naucz się być szczęśliwym tu i teraz. Tego uczymy was w programie Transformacja 90 dni w naszym nowym szkoleniu. Przepracuj też swoją przeszłość. Relacje z rodzicami, z rodziną, z samym sobą, swoje błędy, przeżycia, różne traumy, które miałeś w przeszłości. One mają ogromny wpływ na to, jak działasz dzisiaj i jak będziesz planować i jak przeżyjesz swoje życie. Tego też uczymy was właśnie, te procesy przechodzisz w programie Transformacja 90 dni. Buduj też swoją indywidualną postawę. Naucz swój umysł, że nie musisz podlegać presji społeczeństwa. Znajdź to, co lubisz robić w życiu. Znajdź to, co kochasz robić. Znajdź to, co dla ciebie jest ważne, to, co dla ciebie jest istotne i rób to. I nie zważaj na innych. Ucz swój umysł cały czas, żeby był właśnie indywidualną jednostką. Żeby nie musiał szukać aprobaty wśród innych ludzi. Żeby nie musiał szukać podziwu wśród innych ludzi. Żebyś nie musiał porównywać się do innych. Bo tak ci powiedziałem, po pierwsze, ci inni, których wszystkich widzisz teraz w mediach społecznościowych i nawet tradycyjnych, to jest iluzja. To jest ogromna iluzja, to jest jak film. To jest dokładnie to samo jak film. Prezentowanie życia rzeczywistego, niby, ale jak reality show, że wszystko jest, wiesz, wszystko jest w scenariuszu. To tak nie wygląda w praktyce. I przede wszystkim daj sobie czas. Nawet jeśli masz ambitne cele, nawet jeśli chcesz osiągnąć coś wielkiego w życiu, bo myślę, że skoro jesteś na moim kanale, oglądasz mój film, to jesteś takim człowiekiem. Ja też jestem człowiekiem ambitnym. Ale daj sobie na to czas. Daj sobie czas, żeby móc się delektować swoimi sukcesami. Nie musisz być kolejnym 18-letnim milionerem. Bo może już masz więcej lat i już to niemożliwe. Ale nie musisz tak samo robić tego w rok. Nie musisz mieć spektakularnych sukcesów, żeby mieć spektakularne życie. Można po prostu konsekwentnie robić to, co się robi. Słuchaj, ja mieszkam w miejscu tutaj, gdzie żyją naprawdę bogaci ludzie. Bo tu jeden dom kosztuje po kilka milionów w górę. Aż do kilkudziesięciu milionów w mojej okolicy. I poznałem tych ludzi. Wiesz, ile ci ludzie mają lat? Ja nie znam nikogo tutaj młodszego niż 60 lat. Wszyscy moi sąsiedzi, wszyscy ludzie, którzy faktycznie posiadają te drogie domy, to są ludzie po 60. Jaki daje ci to sygnał? Daje ci to sygnał taki, że potrzeba czasu na to, żeby to osiągnąć. Może dzisiaj można to robić szybciej. Może nie musisz czekać do 60, możesz miał zrobić to po 30, po 40. Ale mało kto zrobi to w wieku 20 lat. To będą jednostki, 1 na 1 000 000, jak wygrana w lotto. I nie ma sensu uzależniać twojego życia od prawdopodobieństwa, które jest 1 na 1 000 000. Tak sobie zaplanuj życie, żebyś miał prawdopodobieństwo 80% sukcesu. No 20% zawsze można mieć pecha, kurczę, potrąci cię samochód i koniec, nie? No, ale 80% żebyś miał sukcesu, a to się robi w długim czasie. Daję sobie czas, żeby się nauczyć, daję sobie czas na popełnianie błędów, daję sobie czas na własne kryzysy, bo też będziemy przez nie przechodzić przecież. Daję sobie czas na to, żeby uczyć się pewnych rzeczy, żeby wyciągać wnioski, żeby jeszcze zachować balans, zachować równowagę, może mieć po drodze rodzinę, może mieć przyjaciół, może przeżyć fajne chwile, może podróżować. Daję sobie czas i wtedy jest zachowany balans, wtedy wszystko ma ręce i nogi, a nie do góry nogami. Także jeśli film ci się spodobał, jeśli uważasz to za wartościowe, jeśli udało mi się ciebie podnieść na duchu i pokazać ci i trochę ci opowiedzieć, jak wygląda faktycznie rzeczywistość,
od kogoś, kto działa tutaj, kto widzi tą branżę, zna tych ludzi i widzi, jak to działa, to wrzuć łapę w górę. Napisz w komentarzu swoje przemyślenia. Napisz, czy ty też czujesz się właśnie tak, że czujesz się zdołowany, czujesz się cały czas nieszczęśliwy przez kontrast, który odczuwasz w stosunku do tego, co oglądasz w internecie czy wśród innych ludzi. Przez szklany ekran telewizora czy swojego telefonu. Napisz swoje przemyślenia. Subskrybuj kanał, żeby nie uciekały ci tak wartościowe filmy. I do zobaczenia w niedzielę na szkoleniu odnośnie budowania pewności siebie na tej konferencji. No i do zobaczenia w przyszłym roku na żywo na Wielkiej Szkole Wygranych. Więc trzymaj się. Miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!